Cześć, tu Dominika. Dzisiaj porozmawiamy o dzikach. Ale nie o takich dzikach. Dziki występują w całej Polsce. Żyją głównie w lesie, a żerują na polach. Dziki są wszystkożerne. 90% ich pokarmu to rośliny, a tylko 10% zwierzęta. One uwielbiają rośliny, które rosną na polach, czyli rośliny uprawne, takie jak ziemniaki, kukurydza, rzepak, rośliny motylkowe, ale też jedzą kłącza, nasiona typu żołędzie, bukiew, nawet nasiona sosny. Kiedy rusza sezon wegetacyjny, dziki idą w pola. Jak dojrzewa rzepak, to idą się tam najeść. Kiedy już ten rzepak urośnie i jest większy niż te dziki, to one potrafią spędzać tam całe dnie i nawet ich nie widać. Robią niestety wtedy duże szkody i rolnicy się bardzo denerwują. Oprócz roślin, które uwielbiają, dziki zjadają również pędraki, owady i dzięki temu są naszymi sprzymierzeńcami w walce o ochronę lasów. Poza tym jedzą mięczaki, drobne kręgowce typu gryzonie, a także małe ptaszki. Jedzą również padlinę. Dziki mają wspaniały węch i słuch, ale idąc przez las, to raczej my częściej je usłyszymy pierwsi. To prawdziwe dzikusy lasu. Usłyszycie, jak gryzą się, chrumkają, posapują, pokwikują. To są naprawdę niezłe zbóje. Dziki są krępej budowy ciała. Odyńce, czyli samce, są większe od loch, samic. Odyniec jest bardzo nabity w barach, ale ma wąską dupkę i niewielki brzuszek. Z kolei locha jest wydłużona, ma takie wydłużone ciało, no i troszkę większy brzuszek niestety. Odyniec różni się budową ciała od lochy. Można go poznać po tym, że spod brzusza zwisa mu pędzel, czyli kępka włosów na napletku, a prowadząca locha ma wyciągnięte sutki. Odyniec jest większy, cięższy i silniejszy od lochy. Dziki są zwierzętami towarzyskimi i żyją w rodzinnych stadach, które nazywamy watahami. Taka watacha może liczyć od kilku osobników nawet do kilkudziesięciu. Zazwyczaj są to lochy ze swoim przychówkiem. Odyńce większość roku spędzają samotnie. Ale w czasie rui, czyli huczki, dołączają do samic, do loch. Huczka, czyli ruja u dzików, przypada na miesiące jesienne i zimowe. Ciąża u lochy trwa od 3,5 do 4 miesięcy. Wtedy w barłogu wyścielonym trawami przychodzą na świat młode warchlaki. Jest ich od 3 do 8 w miocie. Przez pierwszy rok swojego życia zostają przy matce. Potem się usamodzielniają. Laktacja trwa przez pierwsze 4 miesiące. Dopiero później młode dziki zaczynają jeść inne pożywienie. Jeżeli w okresie laktacji młode stracą matkę, nie mają szans na przeżycie. Dziki rodzą się najczęściej w marcu lub w kwietniu, chociaż jak jest taka słaba zima jak teraz, nawet może być i w lutym. Pierwszy miot. W pierwszym roku dziki nazywamy warchlakami. Do 4-5 miesiąca są pasiakami, bo mają takie śmieszne, jasne paski. Potem zmieniają swoją suknię, czyli sierść, na jasny rudy. Dziki uwielbiają takie krzaczory. To właśnie tutaj odpoczywają sobie w ciągu dnia i śpią. Lubią też przebywać w trzcinniczyskach i na bagnach. Tam przynajmniej mają spokój. Dzik jest bardzo szybki. Pomimo krępej budowy ciała i krótkich nóżek, potrafi się rozpędzić nawet do 50 km na godzinę. Dzik to przyjaciel leśnika. Kiedy buchtuje, czyli ryje w ziemi, wyjada pędraki, miesza ściółkę i próchnicę z warstwą gleby, a także natlenia ją. Dziki mogą zachorować na afrykański pomór świń. Ten wirus może doprowadzić nawet do ich śmierci. Tą chorobą mogą zarazić się świnie, dlatego ten temat jest taki kontrowersyjny i budzi wiele emocji. Pamiętaj,
To dzikie zwierzę i może być niebezpieczne, zwłaszcza locha prowadząca młode. Jeśli podobał się Wam nasz dziki odcinek, dajcie raciczkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Odyniec różni się budową ciała od lochy. Można go poznać po tym, że spod brzusza zwisa mu pędzel.